Cześć moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostawcie łapeczkę, subskrypcję, a naprawdę bardzo ważne dla mnie by było, żebyście porubili mojego fanpage'a na Facebooku, ponieważ tam teraz się będzie dużo postów pojawiało. Budujemy zasięgi, bo dzięki zasięgom zacząłem odkrywać, że mogę dla Was więcej zdobyć fajnych bajerów, więc trzeba najpierw zasięgi tam odnowić i zostawiajcie łapeczki, komentarze dla zasięgu, żeby było. będę naprawdę wdzięczny. Dobra. To, co tutaj powiem, to jest wszystko to, co jest w internecie, więc tutaj nic nie ujawniam żadnych informacji, poza tym ja jeszcze nic nie wiem oficjalnie, więc nie mogłbym nawet wam ujawnić, więc to wszystko to są moje domysły, ale widzę też już na różnych stronach, zwłaszcza na reddicie ludzie zaczęli myśleć w ten sam sposób. Bo, jeżeli ktoś ogląda Clash Royale, TV Royale lub właśnie Clash Aramę, która dzisiaj wyszła, wie, że zawsze jest coś ukrytego. I dzisiaj właśnie ten odcinek oglądałem z tą myślą w mojej głowie, że coś tu może być ukryte. Link do Clash Ramy macie w opisie, zobaczcie sobie sami. A ja Wam pokażę, poczekajcie, moja kartka magiczna napisana w których minutach, yy, pokażę Wam prawdopodobnie została ujawniona nowa karta, która pojawi się w Clash Royale'u. Dobra, no ale żeby do tego dojść, trzeba sobie przewinąć klasz Ramy do yy, 2.16. No a dokładnie tutaj zaczniemy już od drugiej minuty. W ogóle zwróćcie uwagę na to, co oglądacie. Zaraz wszystko Wam powiem. Tutaj Wizard, jest to na temat piątych urodzin Clash Royala. I tam robią takie podsumowanie, takie rankingi. I teraz wybierają najlepszą beczkę w grze. O, właśnie Barbarian Barrel. Tutaj troszeczkę wyciszę. Jeszcze nie ten moment jest, żeby Wam pokazać. No, i tutaj właśnie są teraz przedstawione te beczki, i jesteśmy teraz w minucie 3 sekundy. Dalej się przesujmy. I teraz posłuchajcie, co Wizard powie. Słyszeliście? Za dużo beczek w grze. Na to, co naszekaliście, a tylko trzech Wizardów w grze jest, więc mamy za dużo beczek, za mało Wizardów. To już nam daje do myślenia, że następną kartą prawdopodobnie będzie Wizard. Puszczę wam to jeszcze raz. Jeżeli nie znacie angielskiego, napisów chyba tutaj nie będzie po polsku. Poczekajcie, zobaczę, czy są napisy po polsku, żebym wam mógł wstawić, czy będzie tłumaczenie po polsku. Poczekajcie, troszkę mi się to przesuwa. Hmm, czy się uda przetłumaczyć automatycznie yy, polski na polski? Przetłumaczyć automatycznie na polski i teraz tak. Jest dużo beczek, ale tylko trzy rodzaje magów, widzicie? Widzicie to tłumaczenie? And the winner is... I właśnie tutaj zaraz zwycięzca przed Czyli y, może być właśnie w tej chwili w tej Clash Ramie ujawniona y, kolejna karta, czyli będzie to Wizard. I zobaczcie w ogóle y, dlaczego mówię też o Wizardzie, żebyście oglądali dokładnie tutaj. Zobaczcie, jest to czarny Wizard. Jest to czarny Wizard. Y, to też już też zwróciło moją uwagę. I zaraz po tym wszedłem sobie y, po sprawdzać na stronach na różnych właśnie na reddicie i tam też się pojawił wątek. Z tym samym, co ja myślałem, tylko plus jeszcze coś. Ujawniają, co ta karta będzie ro robiła. Więc oprócz tego, że to będzie prawdopodobnie wizard, pamiętajcie, że to są tylko domysły, które tutaj sobie odczytujemy z klasztorami, bo to się nie musi zdarzyć. To jest po prostu. Yy, to są po prostu domysły. I teraz przejdźmy do trzeciej minuty. Yy, tutaj zobaczcie, lecą rakiety. Yy, lecą rakiety na tego wizarda, i zobaczcie, co on będzie robił. Będzie unikał ich. Zobaczcie, jak. Czy widzicie, jak on wiruje? Zobaczcie, jak on wiruje. Zwróćcie uwagę, jak on wiruje. Jeszcze raz Wam ten moment puszczę. Zwróćcie uwagę, jak ten Wizard wiruje. Poczekajcie, zrobimy to w zwolnionym tempie. Zrobimy to w tempie 0,25. Zobaczcie, rakiety i w tej chwili on... Zobaczcie, lecą rakiety, troszeczkę przyciszę. Troszeczkę przyciszej. Zobaczcie, on teraz ucieka. On i zaczął wirować. Zobaczcie, on zaczyna wirować. Czyli co? Nadchodzi nowy Wizard, który będzie Wizardem tornado. O, tutaj bardzo dobrze widać. Wizard tornado. Czyżby to była nowa karta w Clash Royalu? Ja wiem, że teraz troszeczkę Wam może zasłaniam swoją osobą, ale zobaczcie tutaj, on wiruje. Czyżby to była nowa karta w Clash Royalu? Jest on na oficjalnej stronie Clash Royale'a na YouTube, na kanale. Jest to oficjalny film, możemy się domyślać, ale takiej jednostki jeszcze w grze nie mamy, więc można się spodziewać czarnego Wizarda. W ogóle on na początku został przedstawiony. On na początku został przedstawiony, jako... Yy, zaraz... Jako... Poczekajcie... Mm, gdzie jest ten... Początek, jak on zostaje przedstawiony? Dziako! On zostaje przedstawiony jako Dziako! No, więc... Yy, to już też zwraca uwagę. No dobra! Czyli co? Mamy czarnego wizarda, który będzie tornadem? Napiszcie mi w komentarzach, o, o, co o tym myślicie. Dobra, ale jeszcze nie odchodźcie, bo mam dla Was kolejne rzeczy, na które zwrócili również uwagę gracze na różnych forach, na różnych stronach. Na no, troszeczkę tutaj Wam przestawię to. Jeżeli zobaczycie w Trophy Road, ja tutaj jeszcze sobie y, odpalę, może mojego markera, o ile go jeszcze mam, mam mojego markera, y, to będę zaraz Wam tutaj rysować i sobie odpalam swojego markera, i zobaczcie, teraz tak: klucz, widzicie ten klucz. To może nam sugerować, że mogą się pojawić jakieś nowe ITmy, jakieś nowe rzeczy w grze. I też dużo ludzi zwraca tutaj na te kawałki papierów schowane za puszkami, czyżby to były jakieś plany czegoś? Hmm, nie wiem. Zobaczcie, ta fioletowa wygląda jakby to była coś od kart rzadkich właśnie, bo tutaj mamy kartę rzadką. Niebieska. Mogłaby wskazywać w zasadzie na rzadkie, na rejry, nie na komony, ale też do końca nie wiemy, czy te karty mają coś wspólnego z tym, że się coś pojawi w grze. Nie wiem. Ten klucz to. Dużo osób na to zwróciło uwagę. Naprawdę dużo osób na to zwróciło uwagę na Twitterze. Dużo właśnie twórców, też YouTubeowych zwraca uwagę na te właśnie karty. No jak sobie prześledzicie właśnie tą drogę Pucharów, to tam znajdziecie wiele takich różnych miejsc, gdzie są właśnie takie karty, klucze. Więc to może być kolejna podpowiedź, tylko nie potrafię tego odczytać. Nie potrafię tego odczytać i Wam. Jakoś tego przedstawić, powiedzieć, co to dokładnie może być. Więc. Na chwilę obecną chciałem właśnie Wam tylko te dwie rzeczy pokazać, że będzie nowa karta prawdopodobnie ujawniona, Wizard Tornado i prawdopodobnie coś tutaj się nam szykuje nowego w grze. Nie wiem, to są moje spostrzeżenia, spostrzeżenia ludzi z internetu. Czekam na Wasze komentarze, co będzie się działo w nowej aktualizacji, która już prawdopodobnie jest za rogiem. Ja jeszcze oficjalnych informacji nie mam, nawet jakbym miał oficjalne, to nie mógłbym wam nic powiedzieć. I prawdopodobnie nie mógłbym tego filmu nagrać, ale to jest, że wyszło Clash Rama, yy... Clash Rama, że to jest w grze, więc mogę tak nagrać na Luzie i myślę, że będzie OK. Dobra, czekam na wasze komentarze, a ja... Jestem dzisiaj po COVID-zie, po szczepieniu. Na razie się czuję w miarę ok, ale może być jeszcze dzisiaj gorzej, bo moja siostra miała wczoraj i podobno dzisiaj z łóżka wstać nie może. A ja ciężko, ciężko znoszę szczepienia. Ostatnie moje szczepienie skończyło się temperaturą prawie 40 i w łóżku parę dni. Dobra, zobaczymy co będzie. Nie ma co myśleć. Na razie jest pozytywnie jeszcze mi jakieś czułkanie czu wyrosły. Nie jestem robotem. GPS-u nie mam wszczepionego, więc spokojnie, trzymajcie się, pozdrawiam.